Radny klubu PiS Wybieram Nowy Sącz Maciej Rogusz został zawieszony w prawach członka klubu. Jak mówił podczas konferencji prasowej, dowiedział się o tym z SMS-a przysłanego przez wiceprzewodniczącego Rady Miasta i przewodniczącego klubu Michała Kądziołkę. W wiadomości nie podano przyczyn takiej decyzji. Jest mi po prostu po ludzku przykro, że taką informację od kolegi radnego, przewodniczącego klubu Michała Kądziołki, otrzymuje w formie SMS-owej. Wydaje mi się, że jest to bezprecedensowa sytuacja ogólnokrajowa, ponieważ zawiesza się radnego poprzez SMS-a, nie dając mu żadnych argumentów ku temu i bez żadnych po prostu powodów. A jak dodaje Maciej Rogusz, stara się stronić od wielkiej polityki, kierując się zawsze dobrem mieszkańców. Moje stanowisko od dawna, jak szanowni państwo wiecie, jest jedno i stanowcze. Ja staram się jednak stronić od wielkiej polityki, którą osobiście uważam, że nie powinno być tutaj w lokalnym samorządzie. Być może jest to też efekt tego, że w pewnych kwestiach nie zgadzam się z pewnymi działaniami pewnych osób w naszym klubie i osób, które gdzieś oscylują wokół klubu Prawo i Sprawiedliwość Wybieram Nowy Sącz. Uważam zaś, że każdy radny ma prawo do własnej autonomicznej decyzji. Ja od dawna przede wszystkim... Kto się kryje za taką decyzją, tego radny nie mówi wprost. Dodaje natomiast, że są politycy, którzy narzucają swoje zdanie radnym i z kontekstu wypowiedzi radnego można się domyślić, że chodzi o posła Arkadiusza Mularczyka. Myślę, że warto czasem po prostu stanąć z boku, zastanowić się nad swoim zachowaniem. Ja nie chcę oczywiście personalnie krytykować i tego nie zrobię, natomiast może warto czasem zająć się swoimi sprawami, autonomicznymi sprawami i wpaść na jakiś pomysł, jakby tutaj jakąś dobrą nowinę mieszkańcom Nowego Sącza sprzedać. Chociażby przywieźć ten przysłowiowy pociąg z Berlina, a w nim załadowany tutaj tony złota z reparacji wojennych. To była decyzja radnych, mówi przewodniczący klubu PiS Wybieram Nowy Sącz Michał Kądziołka. Można się domyślić, że stoją za tym głosowania radnego podczas ostatnich sesji Rady Miasta. Przykładem może być głosowanie podczas wtorkowych obrad, kiedy to radny poparł apel o wsparciu służb mundurowych przygotowany nie przez swój własny klub, ale przez klub Koalicji Nowosądeckiej i Koalicji Obywatelskiej. To była decyzja klubu. Radni podjęli taką decyzję w głosowaniu. Tak. Przeważającą większością głosów, tak. Tutaj ewidentnie radni nie wyobrażają sobie współpracy z radnym Maciejem, nie mają do niego zaufania i też dodam, że absolutnie pan radny Maciej też nas nie informował przed sesją, że ma jakieś uwagi do pracy klubu czy do projektów uchwał, które przez klub zostały złożone. Też była propozycja oświadczenia, które prezentował pan poseł Wicher, pan poseł Mularczyk, pan poseł Duda z radnymi panią Orzeł, panią Mularczyk i panem Piechem. I też radny Maciej z nami się nie skontaktował, że ma jakieś tutaj wątpliwości, odmienne zdanie co do tego oświadczenia czy naszego apelu, więc absolutnie z naszej strony nikt nie miał informacji od pana radnego Macieja, że coś się dzieje nie tak, stąd zawieszenie. I jak dodaje Michał Kądziołka, radny Maciej Rogusz pozostanie zawieszony do czasu wyjaśnienia sytuacji.